Witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Mój Dramatyczny. Przypomnę, że w ramach tego cyklu spotykamy się z wybitnymi artystkami i artystami, którzy tworzyli historię i legendę teatru dramatycznego. Dzisiaj mam przyjemność powitać osobę wyjątkową, panią Małgorzatę Niemirską. Witam Państwa. To hasło Mój Dramatyczny chyba w szczególny sposób można pani przypisać, ponieważ no, od 50 lat z przerwą. Strach pomyśleć. 12-letnią, tak około. Tak. Związana jest pani ze sceną teatru dramatycznego i wciąż jest pani wierna temu teatrowi. Spektakle z pani udziałem cały czas są w repertuarze teatru. Czekamy na kolejną premierę z pani rolą. Tak sobie, no nie ma takiej drugiej osoby w zespole teatru dramatycznego. I tak sobie myślę, że po tych 50 latach tutaj spędzonych, to myśli pani o teatrze dramatycznym jako o miejscu pracy, czy to jest jednak coś więcej? Prawie dom. Ale panie Wojtku, jak to strasznie brzmi, legenda. To coś okropnego. Dlaczego? Dlatego, że ja nie wiem, zawsze tutaj w teatrze dramatycznym ja byłam taka najmłodsza. Jak przyszłam do teatru, to wszystko było tuzy, wielkie, wielkie nazwiska, wspaniali artyści. A ja byłam taka po szkole dziewczyneczka, powiedzmy. I co to się stało? Niech pan wytłumaczy. Co to się stało, że nagle jestem w starszakach? No tak się dzieje na świecie po prostu. I na innego wytłumaczenia chyba nie ma. Ale skoro pani już sięgnęła do tych początków swoich, to właśnie chciałem się zapytać, no jak to się właściwie stało, że czy to pani wybrała teatr dramatyczny, czy to panią wybrano, jak to było? Tak wieść gminna niesie, że jednak mnie wybrano. No ja się ogromnie z tego wyboru ucieszyłam, bo ceniłam niezwykle teatr dramatyczny. Moja ukochana pani profesor Ryszarda Hanin pracowała właśnie wtedy, była aktorką teatru dramatycznego i wielu, wielu wspaniałych aktorów, z którymi już grałam w filmie, tutaj się spotkałam, więc to w sposób naturalny jakby nastąpiło. Przyjmował mnie do teatru dramatycznego jeszcze dyrektor Bratkowski, który jeszcze przez rok był chyba dyrektorem. Potem objął dyrekcję Gustaw Holubek. No i te 13 lat do odejścia z powodów oczywistych stanu wojennego i rozpadu naszego zespołu, no spędziłam tutaj cudowne, cudowne lata. O zakończeniu tego pierwszego okresu pani pracy to jeszcze oczywiście będziemy mówić. Natomiast tak, pierwszą pani rolą tutaj była królewna Marchołt Gruby Asprośny Kasprowicza w reżyserii Ludwika René. Przypomnę pani, co napisał w recenzji Jerzy Kenik w Ekspresie Wieczornym. Mój nauczyciel, mój profesor, przepraszam, ze szkoły teatralnej. On przyjął premierę Marchołta, powiedzmy, bez entuzjazmu, ale parę plusów dostrzegł w przedstawieniu i między innymi debiut teatralny Małgorzaty Niemirskiej. Rok temu jeszcze studentki warszawskiej PWST. Dziś aktorki, na której dalsze role czeka się z niecierpliwością. No, Kenny, który dostrzegł już w pierwszej pani roli, no to wspaniała rzecz. Reżyserował ten spektakl Ludwik René i tak się złożyło, że w paru przedstawieniach pani zagrała w reżyserii Ludwika René. Fotofinisz Ustinowa, Izę Wiwonie, księżniczce Burgunda Gombrowicza, Dorotkę w Krakowiakach i Góralach. No i tak, i ta królewna w Marchołcie. Ale to szczególnie wspominam tą pierwszą moją rolę, królewnę właśnie w Marchołcie Grubym Asprośnym, ponieważ to było w ogóle pierwsze zetknięcie z tak olbrzymią sceną. I ja pamiętam, że byłam tak niezwykle stremowana i tak przejęta, że przed wyjściem na scenę stałam i trzymałam się takiej poręczy za kulisami metalowej, żeby po prostu nie zemdleć i nie przewrócić się.
I to był taki odruch naturalny organizmu, że ziewałam, bo się po prostu dotlenić nie mogłam. I pamiętam, takie dojrzałe aktorki tak patrzyły z politowaniem na mnie. Taka młoda, a już taka znudzona. A ja po prostu myślałam, że umrę z tremy, wychodząc na scenę. No, ale się udało, skoro Jerzy Kenik zapamiętał. A to był surowy tak, krytyk. Tak. A później pojawił się tutaj jako kierownik literacki. Literacki, tak. Właśnie. Tak. Ale chciałem zapytać panią o Ludwika René, bo to niewątpliwie ważna bardzo postać dla teatru dramatycznego. Może szczególnie w tym okresie przełomu lat 50. i 60., ale jeszcze za dyrekcji Gustawa Holubka tutaj przecież pracował właściwie do końca swojej działalności reżyserskiej. Mówi się o nim, że zostawiał pole indywidualności aktora w swoich inscenizacjach, a repertuar miał też bardzo różnorodny. Jak go pani wspomina? No właśnie, wie pan, ja już przyszłam jako niedoświadczone dziewczę ze szkoły teatralnej i dla mnie, ponieważ no, uciekłam spod skrzydeł opiekunów w szkole teatralnej, ta praca zupełnie inaczej wyglądała. Nawet na czwartym roku no, byliśmy jednak no, bardzo zaopiekowani, a tutaj no, na głęboką wodę się od razu człowiek zanurkował i nie było takiej pomocy jak w szkole, wiadomo było. I przypuszczam, że bardzo doświadczeni aktorzy nie potrzebowali jeszcze takiego prowadzenia, takiego głaskania po głowie, prawda? Dla mnie to było troszeczkę trudne, ponieważ no, miałam taki przeskok w dorosłe życie i w dorosłą scenę. Nie miało to nic wspólnego już niestety z cudownością szkoły teatralnej. No ale no, trzeba było pokonać ten próg. I już myśleć bardzo samodzielnie, już nie było takiej pomocy. Oczywiście, że byli wspaniali koledzy, którzy starali się jakoś pomagać, ale no, to było takie doświadczenie rzeczywiście spore. Ale to Ludwik René należał do tych reżyserów, tak, on którzy... Nie bardzo tak, ingerował, tak. I tak zostawiał jakby pole popisu dla aktora, dla jego wrażliwości, umiejętności, czy przeczucia jakiegoś, czy wyczucia, ale to już była samodzielna bardzo praca. No ale odnosiła pani sukcesy w jego przedstawieniach, czego dowodem jest recenzja z Krakowiaków i Górali, gdzie zagrała pani Dorotkę. I o tej roli Lucjan Kedryński napisał: w obsadzie błyszczy zwłaszcza Małgorzata Niemirska. Wspaniała Dorota, przezabawna, świetnie śpiewa, świetnie tańczy i co też istotne, świetnie wygląda. No. Takie to były recenzje. Tak, no wie pan, to też było bardzo ważne, że to była jednak sztuka w jakimś sensie no, muzyczna, prawda? A muzyka zawsze mi towarzyszyła od dziecka. Ja chodziłam do szkoły muzycznej, dom był w ogóle jakby muzykalny. Więc ja strasznie to lubiłam, połączenie właśnie aktorstwa, tańca, śpiewu. Także to w tych Krakowiakach, Góralach akurat było no, wszystko razem. Mhm. Tam będziemy wspominać jeszcze jeden spektakl, gdzie pani mogła też te talenty wykorzystać, ale to za chwilę. W tych pierwszych latach pani kariery w dramatycznym zagrała pani między innymi Sarę w Kochanku Pintera, w reżyserii też Jana Bratkowskiego, Klarę w Zemście w reżyserii Gustawa Holubka. W takim spektaklu reżyserowanym przez Macieja Englerta, Iskrą tylko,
to takie poetyckie przedstawienie dotyczące, że oparte na twórczości pokolenia Kolumbów, Ambaczyńskiego, Kasie w Królu Mięsopuście Rymkiewicza, też w reżyserii Jana Bratkowskiego. I tu jeszcze mamy Czerwoną magię Gelderode w reżyserii Piotra Piaskowskiego. Czy z tych spektakli ma pani jakieś szczególne wspomnienia, które z nich się zapisało? Tak, no szczególnie rola w Kochanku Pintera. Mhm. Przecież ja byłam 22-23-letnią młodą kobietą. No nie dość, że musiałam jakby pokonać trudność wiekową jakby, bo grałam równocześnie i żonę i kochankę, prawda, więc to doświadczenie, którego nie miałam życiowego, no musiałam jakoś wykrzesać siebie. A partnerem był Ignacy Gogolewski. Ignacy Gogolewski, więc to też było przeżycie nie lada. I cudownie tą pracę wspominam. Mm-hmm. Wspaniale. No i tekst był też niebagatelny. Bardzo, bardzo, bardzo piękny, głęboki. Nie wiem, czy podołałam temu, no bo ciężko wymagać od 22-letniej dziewczyny, żeby miała doświadczenie 40-letniej kobiety, no ale tak to bywa. No tak. Zaraz tu chyba miałem jakiś cytat z recenzji również dotyczącej Kochanka. Była cudowna, wie pan, jeśli mogę coś powiedzieć, proszę. Takiego dla rozluźnienia atmosfery. Mianowicie kostiumy polegały na tym, że w sekundę musiałam się przebierać z kochanki w żonę. No i to tylko trwało kilka sekund dosłownie, bo było rozjaśnienie, ściemnienie, rozjaśnienie i już musiałam być inną postacią. Kostiumy miałam piękne, ale kostium kochanki polegał na takim uniformie z dość elastycznego materiału, zapinanego z tyłu na olbrzymi suwak. I garderobiana musiała zdążyć mnie przedzierzgnąć w to. I tak się zdarzyło. Czułam, że tak się kiedyś musi wydarzyć. Niestety zamek się zaciął. Ale już się światło rozjaśniło, ja już musiałam wejść na scenę i oczom zdumionego Ignacego Goleskiego pojawiłam się jako fresk egipski. Mianowicie nie chcąc pokazać gołych pleców, no właściwie połowy ciała, grałam bokiem, tak idąc troszeczkę właśnie po egipsku. I on myślał, że ja oszalałam, a ja po prostu walczyłam z materią. No. Ale a propos kostiumu, bo to w recenzji to chyba jest Jana Kłosowicza, czytam, że z dużym wdziękiem pokazuje swoje obnażone przez Andrzeja Sadowskiego, czyli scenografa, tak? Łono jest w cudzysłowie. Tutaj jest dopisek. Łona na absolutnie nie pokazywałam, na pewno. To no to więc dlatego ono jest w cudzysłowie, tak? No. Bo i zastanawiał się, gdzie się łono zaczyna i gdzie kończy. Ładnie porusza się, dobrze podaje tekst, łapie kontakt z partnerem, tak pisał Kłosowicz. No to co z tym łonem było? Co on tam coś zauważył, czego nie było? Nie, naprawdę. Wie pan co, no po prostu każda w miarę wyglądająca młoda kobieta, która przychodzi do teatru, no wiadomo, że no jest jakimś obiektem, prawda? Zainteresowania i to przez to trzeba przejść, jak przez ospę, wie pan. Takie się dostaje rolę, tak się ocenia tą osobę bez względu na to, co ma w sobie głębiej, no bo to jest taki etap życia aktorki. No chyba, że jest jakimś quasi-modo i od początku, prawda, no gra garbusa czy tam, no nie wiem, ale to w moim rolę przypadku to nie, tak, inny charakter, tak. Także nie wiem, co miał na myśli pan Kłosowicz, mówiąc o łonie. Może to właśnie ten kostium. Może on był na tym nieszczęsnym spektaklu, wie pan? A dekolt miałam rzeczywiście no, od góry do dołu, więc może tak. Ale w sumie przyjmuję to jako komplement. No jasne.
w tych początkowych latach jeszcze miała pani doświadczenie z reżyserem, no, który wtedy był niebywale istotny, a wrócił do pracy w ogóle w teatrze po kilku latach przerwy i chodzi mi oczywiście o Kazimierza Dejmka. Mm-hmm. Bo tutaj na zaproszenie, jak sądzę, Gustawa Cholubka wystawiał Elektrę Giraudoux. Tak. I to było rzeczywiście pierwsze jego przedstawienie po takiej pięcioletniej przerwie po 1968 roku. No bo po dziadach tam, oczywiście. Tak, po dziadach i później jeszcze Wujaszka Wanie w Ateneum wystawił tak w tym samym roku. I pracował za granicą dużo, trochę w operach, ale w polskich teatrach dramatycznych nie. I to był jego powrót po tej przerwie, więc myślę, że to było wydarzenie. A pani w tej sztuce zagrała rolę Agaty, którą też recenzenci zauważyli. Naprawdę? Tak. Niesłychane. August Grodzicki, proszę bardzo, napisał. Brawurowo zagrała wielką scenę wyznań. W jakim sensie też. I Stefan Polanica. Płocha i lekkomyślna Agata Małgorzaty Niemirskiej odnalazła w sobie w znakomicie zagranej przez aktorkę scenie buntu jakieś racje moralne i ludzkie, skierowane przecież nie tylko przeciw ultraoportunistycznemu prezesowi Sądu Najwyższego, którego grał Tadeusz Bartosik. A pani jak zapamiętała to przedstawienie, tę rolę? Wie pan co, ja mało mogę powiedzieć o pracy, współpracy z panem Kazimierzem Dejmkiem, niestety, ponieważ to było pierwsze i ostatnie nasze spotkanie. I zapamiętałam go jako człowieka niezwykłego. Myślę, że mnie bardzo lubił, ale jak to Kazimierz Dejmek okazywał to w specyficzny sposób. Mówił do mnie Niemirski, pan Niemirski, więc było to śmieszne. Rozumiem, że pozytywne. No miał niewyparzony język, to wiadomo. Znany był z tego też. Bezpardonowo tak. Zwracał się do kolegów, nawet bardzo doświadczonych. No, bywało wesoło, na próbach bywało wesoło, no ale no, to już nieważne. Natomiast no, to partnerzy wymarzeni po prostu, Gustaw Cholubek, przecież pani Rysiówna, znakomita przecież aktorka. Zbigniew Zapasiewicz. Grąbka. I Zapasiewicz, no oczywiście, startująca wtedy w teatrze Jadzia Jankowska-Cieślak, tak, Marek Kondrat, tutaj, tak. Także no, była to wielka frajda, naprawdę. A wracając jeszcze na chwilkę do Dejmka i jego stylu pracy. No dzisiaj powiedziałbym, że tego rodzaju właśnie styl pracy z aktorem jest no, poddawany w wątpliwość. I zwłaszcza młodzi aktorzy, aktorki, myślę, że dzisiaj by się zdecydowanie zbuntowały przeciwko Dejmkowi. Może tak, wie pan, ale no, ja w sumie wolę, nie wiem, tak? Jakieś mocniejsze jedno słowo nieparlamentarne niż jakieś przez elewację uwagi, które... Nie deprymowało panią? No, nie, ja nawet, ja sobie lubię przekląć też. Jakoś oczyszcza organizm, tak. I w ogóle nieraz takie uwagi więcej dają. To już wyprzedzę o wiele, wiele lat, ale na przykład ja dostałam świetną, jedną z najlepszych uwag aktorskich od Krystiana Lupy w Wymazywaniu. Bo tak podsumowywał, dawał uwagi, tak nie wiedział, co mnie ma powiedzieć. Ja grałam ciotkę Stitizę. I on mówi, wiesz, no wszystko jest fajnie, wszystko jest jesteś taka za młoda, ty tak powinnaś w tej scenie zgnić. Ja myślę sobie, rany boskie, no pięknie, powiedziałem tylko, jak to wprowadzić w życie. Ale potem sobie pomyślałam, to jest cudowna uwaga, bo ona mówi wszystko.
Zamiast, nie wiem, półgodzinnego jakiegoś wywodu, co ewentualnie, prawda, przez elewację, to on powiedział mi takie słowo, które mi dało dużo do myślenia i wiedziałam, o co chodzi. Uruchamiało a propos, wyobraźnię. Tak, tak, tak. No, dajmy jakby bardziej rubaszny, powiedzmy. Ale ja lubię takich ludzi. Ale chyba nie był taką osobowością Witold Zatorski. Czy... O, no wie pan, siedzimy w sali Witolda Zatorskiego. No to jest oddzielny rozdział w moim życiu. To jest tak straszna strata. Jego śmierć nagła, wypadek samochodowy, że... I proszę sobie wyobrazić, że on był w tym samym wieku, co Konrad Swinarski. W tym samym miesiącu zginął, co Swinarski w samolotowej katastrofie, Witek w samochodowej. No to gdyby Witek żył, to wielki reżyser, wielka indywidualność, wrażliwość, delikatność, takt, wiedza, wyczucie. No wszystko, co można najlepszego powiedzieć o reżyserze, to było w tej jednej małej osobie. Małej, w sensie wzrostu. Przypomnijmy, że pani zagrała w dwóch spektaklach, które tutaj... No tak, tak, to był przede wszystkim... w słynnym Kubusiu. Kubusiu, Fataliście, tak. I w Mizantropie. W Mizantropie, a przed jego śmiercią właśnie zaczęliśmy próby do... Buchakowa, tak? Buchakowa, tak. Wyspy. Potem były wakacje i mieliśmy po wakacjach to dokończyć. No i ta śmierć to przerwała. No ale szczególnie no, Kubuś Fatalista to był sztandarowy spektakl tego teatru. To graliśmy, gdyby nie stan wojenny, prawda, to byśmy to grali chyba, może już nie wiem, jako o lasce już, prawda, niektórzy, ale wielkie to miało powodzenie z przepiękną oprawą muzyczną, muzyką Stanisława Radwana. No, z scenografią Krysi Kamler. No, naprawdę i to było taka... To była taka rodzina, wie pan, na praksie mówi, jesteśmy jedną wielką rodziną, nie zawsze to jest prawdą, a w tym wypadku, no przecież to był tak, no poza Zapasiewiczem, prawda, Fojtem, Kubuś Fatalista i pan, no to ta czereda, czyli my, no to było bardzo miłe towarzystwo, Magda Zawadzka, Jas, kobiet, tak, Gołas, Marek Kondrat, Bargiełowski, to tam jeszcze... Strasburger chyba? Karol Strasburger, tak. To nie chciałabym nikogo pominąć, tak. Ale po prostu muszę powiedzieć, że spektakl był piękny, ale życie zakulisowe jeszcze piękniejsze. Ja widziałem Kubusia. To muszę no chyba że, wszyscy widzieli, no, bo to tak. 7 lat szło chyba. Tak, to był jeden chyba tutaj z pierwszych spektakli teatru dramatycznego, który widziałem. Takich, ale nie, w ogóle. Tak? Tak, tak. Pan jest bardzo młodym człowiekiem, panie Wojtku. No. Pozory mylą. Ale i mam te w pamięci i rzeczywiście wydawało się, że ten spektakl jest całkowicie inny od tego, co się zwykle w teatrach oglądało. Znaczy on przełamywał pewne konwencje, ten sposób inscenizacji. Też zwracania się do widza, tak. Gra, do tego stopnia, że Kubuś zapraszając widzów w tekście doprowadzał mnie raz do tego, że widzowie wchodzili naprawdę na proscenę, bo myśleli, że to jest, że to tak, naprawdę że... zaprasza tak. Jedna z postaci. Tak, to ten żywioł zabawy był absolutnie niezwykły w tym przedstawieniu. A Mizantrop, no tam pani zagrała wielką rolę. No Mizantrop, tak. Jeszcze wracając do Witka, właśnie była pierwsza próba taka już chodzona, Mizantropa w tej sali. Jesteśmy w sali prób tak. Imienia Witolda Zatorskiego. Tu był grany Mizantrop. Tak, tu był grany Mizantrop. Oczywiście były tutaj drzwi otwarte i tam było też wnętrze zaaranżowane. Te schodki, balustrada też była wykorzystywana. To było kotarowanie. No w każdym razie tak staliśmy, bo Mizantropa grał Marek Balczewski. I jak to...
nawet najwspanialsi aktorzy przy pierwszej próbie takiej scenicznej, no troszkę czują się skrępowani, prawda? Gdzie ręka, gdzie noga. No i myśmy tak jeszcze z tekstem w ręku, właśnie taki pasaż, był taka pierwsza scena pasażowa między Celimeną i Alcestem. I tak przeczytaliśmy to, zagrali troszkę i tak mówili, Witek, ale jak my mamy to zagrać tak naprawdę? No już zagraliście. Wspaniale. No balsam na serce. No po prostu tego zawsze aktorowi potrzeba akceptacji. Potem można powiedzieć świetnie, ale, a nie, że do, prawda, czterech liter i coś tam z tego zrobimy, na pewno będzie świetnie. I tak. On miał taki dar, niezwykły dar. No spektakl był cudny. Pamiętam scenę w Lektykach z Traczykówną. I myśmy się spotykały, wymieniały uprzejme słowa, inwektywy same, z uśmiechem na ustach, po czym obiemdlałyśmy z wrażenia. To było pięknie wymyślone. Tutaj znowuż Lucjan Kedryński pisał, na pewno najbardziej uroczą od lat Celimeną, wdzięczną, inteligentną i piękną jest Małgorzata Niemirska. Ostre spięcie Niemirskiej z Janiną Traczykówną, równie świetna Arsena, to arcydziełko aktorsko-inscenizacyjne. No właśnie. No ale takich scen było mnóstwo. Tak, rzeczywiście była perełka, ten spektakl. A gdyby pani miała tak scharakteryzować ten sposób pracy Witolda Zatorskiego z aktorami, to oprócz tego takiego pozytywnego nastawienia, czy takiej akceptacji, która płynęła z jego strony, co by jeszcze pani wskazała? Niezwykły takt, delikatność, subtelność, jednocześnie takie sięganie w głąb postaci, niepowierzchowne, cudowne rozmowy. Myśmy się przyjaźnili, to oczywiście to też na pewno rzutowało na pracę naszą, że było łatwiej, no, nie pokonywaliśmy jakichś takich dystansów intelektualno jakiś, prawda, na najwyższym jakimś poziomie, bo bardzo dobrze żeśmy się rozumieli i po prostu no, traktowali siebie jak kumple. Był bardzo wrażliwy też, miał takie dobre ucho, czuł świetnie teatr. No wszystko, co mogę najlepszego powiedzieć o Witku, to jeden z no, najwspanialszych postaci, jaka mi się w mojej pracy przytrafiła. Praca z Witkiem. I byłoby ho, 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 jeszcze przed nami dużo. No tak. Wspominamy tutaj ten czas lat 70., dyrekcja Gustawa Cholubka. To niezwykle owocny czas teatru dramatycznego, szereg przedstawień, które takie przeszły, które przeszły do historii. A jak pani z dzisiejszej perspektywy patrzy na ten okres, przede wszystkim lat 70. w teatrze dramatycznym, to co decydowało o tej wspaniałości? Właśnie, no na pewno wielcy aktorzy. Wie pan, ja po prostu była taka straszna różnica i wieku, i doświadczeń między mną a tymi wszystkimi, z którymi miałam przyjemność się spotkać i grać. Ja patrzyłam na nich jak na bóstwa. Ja obserwowałam ich pracę od pierwszej próby. Zaglądałam, stałam za kulisami. No, byłam prawie na każdym spektaklu. Była jakaś
Na pewno hierarchia, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Nikt tego nie narzucał, bo oni raczej, zwłaszcza Gustaw, starał się skracać dystans. No, od razu proponował przejście na ty, co przychodziło z trudnością przez gardło oczywiście. Ale no, była jakaś niezwykła atmosfera. Pamiętam na przykład Noc listopadową reżyserii Maćka Prusa. I teraz gdzieś jest ta graciarnia koło dużej sceny, tam z tyłu, no graciarnia, no bo nie ma gdzie trzymać dekoracji. Ale to był wykwintny gabinet. Przed wyjściem na scenę, przepięknie urządzony w jakieś meble właśnie ludwikowskie. To obicie mi się coś słabo podoba, ale nieważne. I tam siedzieli wielcy aktorzy, czekając na wejście na scenę. Skupiali się. Nie to, że palili ćmoka, czy grali, a w karty grali, to na górze w bufecie. Ale już przed samym wyjściem na scenę, no była to jakaś taka śluza taka między tym rozgardiaszem takim, jak się wchodzi do teatru i tam do bufetu kanapeczkę zje, pożartuje, a już kreowaniem czegoś na scenie. Jednak to było. Teraz tego, przykro mi, ale nie ma. Ale, no bo rzeczywiście, to jest legenda teatru dramatycznego, ci twórcy, zespół aktorski, rzeczywiście wielopokoleniowy. Ale nie to, że była jakaś nuda, że jakieś zadęcie czy coś, to byli cudowni, wspaniali, dowcipni, bardzo przyjemni panowie, prawda, i wszystko było w należytym porządku, jak, prawda, do tej pory się dzieje między mężczyzną a kobietą, ale... No miało to jakąś klasę. No. Nie było sytuacji jakiejś, nie wiem, zawsze w teatrach się zdarzają takich jakichś niesnasek, konfliktów, jakiejś rywalizacji. Pan, konflikty są zawsze i na pewno były, ale to było jakoś taktowniej przestrzegane jakoś. No, te zasady jednak jakoś istniały, ta hierarchia istniała. Właśnie, z tego zespołu koleżanek, kolegów, z którymi pani występowała, czy są takie osoby, partnerzy sceniczni, no, z którymi spotkanie, doświadczenie pracy, granie na jednej scenie było dla pani czymś wyjątkowym? Właściwie każdy spektakl. Przy każdym spektaklu miałam po prostu kogoś, kogo albo strasznie ceniłam, albo mnie strasznie rozśmieszał, albo go strasznie lubiłam. No, jeżeli chodzi o kobiety, no to ja siedziałam w takiej garderobie, gdzie była pani Zofia Rysiówna, która, pamiętam, zawsze dywanik taki miała w swojej charakteryzacji, przy swoim stanowisku, i wszyscy tak się dziwowali, a ona nie chciała gołymi stopami stanąć na ziemi, tak. I przynosiła ze sobą, to był dywanik pani Rysiównej, po czym była Danka Szaflarska, która bardziej skracała dystans, no i była świetną koleżanką. I potem siedziałam prawie ze swoją równolatką, z Magdą Zawadzką, no i byśmy się przyjaźniły, też rodziny nasze były blisko i miałyśmy poczucie humoru podobne i w ogóle było strasznie fajnie. Właśnie w Kubusiu Fataliście te nasze wyjazdy poza jakby gmach teatru na różnych festiwalach. No było bardzo wesoło, miło, zabawnie. Fajne czasy. Osoby, no, których nie widać na scenie, bo pracują za kulisami. Jeszcze muszę powiedzieć, tak. W Zemsta Fredry. Właśnie. Zemsta. Tak. Grałam, Papkina grał Wiesław Gołas. Tak. To już nic więcej nie trzeba mówić, a ja mam scenę Klara i właśnie Papkin. Tak. No więc ja po prostu... Z krokodylem. Ja się śmiałam cały czas. On wiedział jeszcze, że trafiło na mnie, że na moje poczucie humoru i że jestem wrażliwa na jego poczucie humoru. Więc ja się po prostu bałam, żeby... A to jednak była Tremat, była moja druga rola w teatrze dramatycznym, Klara w Zemście. No więc to było coś cudownego. No, pan Świderski, też profesor, który
strasznie lubił pokazywać młodemu wtedy aktorowi Łukaszewiczowi Olgierdowi, jak powinien się mężczyzna zachować w stosunku do kobiety. Bardzo profesor lubił ze mną scenę, pokazując Olkowi, jak ma grać. No, do domu przychodziłam z takimi siniakami, bo był człowiek, który nie panował nad siłą swoich, przepraszam, mięśni. No ale tak, tak zawsze pokazywał, jak się należy przytulić kobietę, że no nie chcę wstać, bo nie wiem, czy mnie kamera obejmie, ale spróbuję. Powiedział tak, pamiętaj, tu jest pień, a tu dwa konary. Tak, tak. No bardzo było zabawnie. No ale to przecież same tuzy. No, to ja byłam jedyna taka po szkole adeptka, a to wszystko, no, no. Zacząłem pytać o osoby za kulis. Przepraszam, znaczy, nie szkodzi. Tak ze mną jest, no niestety. Ochłodzę się troszkę. No bo te osoby też oczywiście tworzą teatr. No, wszyscy pracownicy, garderobialne, inspicjenci. Proszę pana, bez tego nie ma teatru. No właśnie. Po prostu nie ma teatru. Techniczni właśnie... Cały zespół garderobianych, fryzjerek, to jest teatr. Aktorzy się zmieniają, wchodzą tamci, owamci, rezygnują. To się, a ten zespół, zwłaszcza kiedyś tak było, naprawdę, jak ja przyszłam do tego teatru w 69 roku, to po prostu była ta sama, na przykład pani bileterka. Mhm. Teraz jest szereg bardzo sympatycznych skądinąd młodych ludzi, ale ja ich nie znam. Uh-huh. A to była bileterka, która wiedziała, kiedy ma wpuścić, kiedy już nie może kogoś uh-huh. wpuścić. Ona znała na pamięć każdą sztukę. Właściwie mogła spokojnie za nas robić zastępstwa. To są do tej pory uh-huh. ludzie teatru i muszę panu powiedzieć, że nikt, tak jak techniczni, nie potrafią ocenić, czy spektakl będzie dobry, czy źle, tak. czy niedobry. Bo oni w trakcie prób, obserwując to chcąc, nie chcąc, mają takie oko i doświadczenie, tak. że wiedzą, ja zawsze bardzo polegałam na ich głosie. No i prawdopodobnie też mają takie spojrzenie, które jest spojrzeniem jednak widza. A nie... Tak, 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 no widza oczywiście, tak, tak, tak wiedzą, tak. Także no bez nich nie ma teatru. Kogoś jeszcze pani pamięta, szczególnie z tych osób? Wszystkich pamiętam. No, inspicjent, Boże, Szczyciński chyba, tak się tak. Rysio Szczyciński, tak. No i takie fajne takie wezwania. Proszę panie do trumien na przykład. takie skróty, wie pan, które my wszyscy wiemy, o co chodzi, tak. ale jak ktoś cywil jakiś to usłyszy, to się może zmartwić trochę. Nie, no najczęściej to byli ludzie, no dziesięciolecia po prostu spędzili w teatrze i nie wyobrażali sobie życia bez teatru. Takiego mhm. mamy pana Szewca, pan Władek na przykład. Mhm. No to są postaci. A Gustaw Holubek jako dyrektor? W sensie, czy dawał podwyżki? No, chociażby. Słabo. Ja mam w ogóle, wie pan, słabo z podwyżkami. Tak, jakoś tak. Nie przyszło mi do głowy, żeby prosić o cokolwiek. Mm-hmm. A no, dyrektorzy tak specjalnie no, nie lecą z kasą, tak, żeby tak coś no, dać. Taka już dyrektorska tak, natura. Tak, tak. Także, no nie, no głównie, no po prostu, no, cudowne lata. I wie pan, No szkoda, no tak nastał stan wojenny, prawda, podziękowano dyrektorowi za współpracę, rozpierzchliśmy się wszyscy. No po nas rękę z Markiem wyciągnął Jerzy Grzegorzewski, mm-hmm. tam 13 lat spędziliśmy. Który wtedy objął sąsiedni, po sąsiedzku. No sąsiedni, także tak. wie pan, z foyer naszego tutaj teatru, na foyer tam, no to bo ja ciągle myślę, że jestem w jednym teatrze, no tak. jeżeli nazwać to pałacem, to tak właściwie przeszłam z jednego salonu do drugiego, tak. a potem wróciłam do tego salonu. Tak.
Ale ta decyzja, to się zbiegło, tak, że Grzegorzewski obejmował właśnie wtedy. To był cudowny pomysł, bo to był jego teatr, naprawdę. Mm-hmm. No i jeszcze nie zapomnijmy o Waldemarze Dąbrowskim, który żelazną ręką trzymał i właściwie Symfonia Warszawia zarabiała jak na ulotne dzieło Jurka Grzegorzewskiego, prawda, i mógł tej swojej pasji się poświęcić i stwarzać przepiękne spektakle. Ja jak tam przeszłam, to na początku jakby wychowana w trochę innym teatrze, czułam się na początku obco, ale potem doceniłam bardzo, bardzo. Bo Grzegorzewski zrobił jeden spektakl dramatyczny, Wariacje, w którym Marek Walczewski wystąpił już, ale pani nie grała w tym. W Wariacjach? Nie. Wariacje to był taki krótki spektakl, który czas, że tak powiem, długość spektaklu uratował Stasio Radwan, który napisał równie długotrwającą uwerturę. Tak, także w sumie zamknęło się to godzina 15. Tak, no ale... Nie, ale tam to była i Jurka scena, to Teatr Studio, to on tam się świetnie czuł z tymi pantografami, z tym wszystkim, prawda? No, nie mamy tutaj już czasu, żeby... Nie, no mówimy o teatrze dramatycznym. Tak, żeby mówić o i po 13 latach. Ale rzeczywiście, no, szereg wielkich również przedstawień, Powolne ciemnienie malowideł, Opera za trzy grosze, Usta milczą, Pułapka. No to Pułapka. Tak. No właśnie, no i co się stało, że po tych 13 latach wraca pani, również Marek Walczewski, do teatru dramatycznego? I trzeba powiedzieć tak, że to już jest zupełnie inny teatr dramatyczny. Po pierwsze, pokiereszowany sytuacją w stanie wojennym i tego, co się działo w latach 80. I również doświadczony dosyć, powiedziałbym, nieprzyjemnie sytuacją z początku lat 90. i tym konfliktem tutaj z metrem, z musicalem Metro. Przecież była cała ogólnopolska dyskusja, że może trzeba teatr dramatyczny sprzedać właśnie Wiktorowi Kubiakowi, czyli producentowi Metra. Właśnie on pokazał, jak powinien wyglądać teatr po tej wielkiej przemianie, odniósł sukces, popularność i tak dalej. To powinna być przyszłość dla teatru dramatycznego. No, Maciejowi Prosowi, ówczesnemu dyrektorowi, udało się jakoś obronić teatr przed tymi zakusami. No niemniej zrezygnował, musiał, chciał już, miał dość. I przyszedł Piotr Cieślak. Tak. Każdy, wie pan, szarpał ten teatr. Każdy kawałeczek chciał dla siebie, ale szczęście, że jakoś się odbronił. Myśmy byli z dala od tego, no bo wtedy byliśmy właśnie w Teatrze Studio. A stało się tak z Cieślakiem, że myśmy mieli taką, no nie powiem, no to taki spektakl robił jeszcze świętej pamięci Krzysio Kolberger w Szczecinie, Żołnierza Królowej Madagaskaru w Zamku Książąt Pomorskich. I myśmy tam z Markiem grali główne role i któregoś wieczoru, już brama była pałacu zamknięta, ale dostał się górą, prawda, przez sztachety Piotrek Cieślak, który przyjechał do nas, do Marka i do mnie, specjalnie, żeby zaproponować nam powrót do dramatycznego. I śmiesznie, bo taką wizytówkę zostawił nie, że dyrektor teatru, tylko gospodarz sezonu. Pierwszy jego sezon to on tak był... gospodarz sezonu, że nie wiadomo, czy na rok, czy na dwa, czy na trzy, tak. No i tutaj wróciliśmy, ponieważ i tak już tam studio... No Jurek miał, Grzegorzewski, już chęć pójścia pod Żyrandolę, prawda, czyli do Teatru Narodowego, gdzie myśmy się w ogóle nie widzieli z Markiem. Już tam były różne inne sprawy, o których nie czas tutaj mówić. No w końcu ja wiedziałam, że jeżeli wrócić, to tylko do swojego teatru.
do dramatycznego. No i wiem, że pierwszą naszą wspólną, bo Marek wrócił najpierw chyba na Hamleta. Tak. Do Mali, kto reżyserował, tak. Andrzej. A ja potem wróciliśmy do Szaleństwa Jerzego III. Tak. W reżyserii Filipa Bayona. No to piękny tekst. To po prostu, to była taka praca, że tęskniłam za taką pracą. Oczywiście, mając wielki szacunek do tego, co się działo w studio i czegoś mnie nauczył Grzegorzewski, czyli poczucia formy, nieoceniona nauka, która mi się do tej pory przydaje, to jednak zatęskniłam za takim pięknym tekstem, za piękną postacią. Zresztą to był równocześnie spektakl grany w Londynie. I tu nawet byli aktorzy. To angielska sztuka była, tak. Tak, przyjechali z Londynu, oglądali ten nasz spektakl. No i tak to się tutaj zaczęło. Szaleństwo Jerzego, szaleństwo prywatne. Tak. Ale jeszcze chciałam zapytać panią o dyrekcję Piotra Cieślaka. Jak tak generalnie pani ją wspomina? Wie pan, to już inne pokolenie, inne, w ogóle wszystko, wszystko inne. To była taka cezura, wie pan, że nie wracało się już do tego, co było. Poza tym myśmy byli równolatkowie. Także to już nie była, że wielki aktor i prawda, dziewczynka po szkole. Już raczej... Partnerstwo. Wszystko inne. Tak, ale wydaje mi się, że ten okres dyrekcji Piotra Cieślaka w Teatrze Dramatycznym, tak jak patrzę już z perspektywy pewnej historii, to nie został chyba należycie doceniony, bo jednak w tym czasie on tu ściągnął młodsze pokolenie reżyserów. Tam różnie z nimi bywało, ale parę osób się zaznaczyło. No nie wiem, choćby Piotr Cieplak, który zrobił tu przedstawienie. W jednym z nich pani zagrała w Ptaszku zielonopiórym. Ściągnął Krzysztofa Warlikowskiego, który pierwsze warszawskie przedstawienia zrobił tutaj w Teatrze Dramatycznym. No Grzegorz Jarzyna też zrobił jeden głośny swój spektakl. Pojawiło się grono nowych aktorów, z których też wyrosły wybitne indywidualności. Dość wspomnieć Danutę Stenkę na przykład. No i też oczywiście zasługą Cieślaka było to, że zaprosił do współpracy Krystiana Lupę. No właśnie, chyba to ja bym na pierwszym miejscu postawiła. To niezwykła osobowość. Myślę, że dla Lupy też to był wspaniały okres jego pracy, twórczości, miłości do teatru. I to się wszystko tak złączyło właśnie w tym wymazywaniu. On bardzo, bardzo wymagający reżyser, niezwykle, ale też wymagał od siebie i dawał całego siebie. Także to było ofiarne bardzo z jego strony. Myślę, że wtedy kochał najbardziej aktorów i nas. Potem już przestaliśmy go interesować. Tak myślę. No albo... Może się znudził troszkę. Może w inny sposób jakby to objawia to zainteresowanie. To był jeszcze czas, kiedy on opierał się w swoich przedstawieniach, w swoim teatrze jednak na literaturze. Tak, no. No Bernhard, który go tutaj robił, to nie tylko wymazywanie. Później poszedł w stronę, powiedzmy, swoistych scenariuszy, adaptacji, kolaży, tekstów i też opartych. Pisarstwa również. Swojego, tak. Ale tu jeszcze był ten okres, kiedy robił Bernharda. No, to wspaniałą robił literaturę. Bernharda i wspominam na przykład z nim pracę. Równie ciekawe były próby, jak potem tak zwane omówienia.
które trwały dłużej nieraz niż próby. I ja żałuję, że tego nikt nie nagrywał. Bo to były swoiste, to były oczywiście monodramy jego. No tak. Bo on mógł mówić, mówić, ale mówił pięknie, mądrze. I te omówienia nieraz dawały więcej do myślenia. No to jest... A jest coś, troszkę zapytam jak laik, czy jest coś takiego, co, czego panią nauczył, czy wskazał, czy w pani uruchomił, czego pani w swoim aktorstwie jakby wcześniej nie miała, czy nie wyczuwała, tak, że może tak, mieć? Tak, zdecydowanie, właśnie poprzez... Nawet obsadzenie mnie w Ciotce Stylizę, prawda? Taką pierwszą osobą w moim życiu to była właśnie Ryszarda Hanin. Moja pani profesor, opiekunka roku, ona mnie przez 4 lata prowadziła w szkole teatralnej i ona pierwsza z takiej, no właśnie, panienki zdzierała tak ze mnie powoli wszystko i obsadzała mnie w takich rolach w szkole teatralnej, że w życiu pan by nie pomyślał, że coś takiego mogę zagrać. Ja sama bym nie przypuszczała. A ona zawsze mówiła: Małgosiu, im będziesz starsza, ty będziesz lepsza. I ja się tego trzymam. Ale nie, no rzeczywiście pokazywała takie no, inne to, co przeczuwała i wyczuwała we mnie. I myślę, że Krystian Lupa też sięgał tak głębiej. Jak to niezwykłe uwagi były jego, niezwykłe. Ja, oprócz tej o gniciu, coś jeszcze pani... Ale wie taki... pan, to słowo gnicie to się odnosi do wszystkiego. No tak, no, domyślam się. Tak. Tak, tak mi po prostu puknął w głowę, że można myśleć... Odwrotnie na przykład. I że to daje więcej satysfakcji, że jest ciekawsze, poszerza, pogłębia. No, spotkać jeszcze kogoś takiego. Przyszedł taki moment w naszej rozmowie, który oczywiście bardzo chciałem, żeby nastąpił, bo ta rozmowa bez tego tematu nie może się obyć. Chodzi mi oczywiście o Marka Walczewskiego. Jak to się stało, że Marek Walczewski się pojawił w Teatrze Dramatycznym? Bo to... Ja go tu ściągnęłam. No właśnie. Właśnie o to chciałem zapytać. Czy to, bo on się pojawił później od Tak, od no Marek pani, przyjechał tak. W 72 roku. Był przecież w Teatrze Ateneum. Współczesnym Ateneum. Tam powstało też cudowne Blue Muzalem. Tak. Przecież od tego to się to jakby ich praca z Grzegorzewskim. Tak. Grzegorzewskim. Zaczęła, no potem... Jeszcze był epizod w studio Szajna z... Tak, tak, no to było takie bardzo bliskie Markowi poprzez jego fizyczność, jego poczucie formy, którą miał z urodzenia też. Potem myśmy się w 1974 roku spotkali, to zupełnie w innych okolicznościach, w telewizji. Kobrę podobno. Tak, w takiej trzyodcinkowej Kobrze, tak, śmieję się, że w pierwszym odcinku poznaliśmy się, a w trzecim byliśmy parą, a w grudniu byliśmy małżeństwem po 2 rozwodach. Także to szybko u nas bardzo postąpiło. Natomiast ja byłam w Teatrze Dramatycznym. On wtedy właśnie był w Ateneum w trakcie Blue Muzalem, jeszcze grali. I jaka to była sytuacja? Chyba Lir był. Tak, pierwszą rolą Marka Walczewskiego była Edgar w Królu. Edgar, Lir, tak. Królu i ja Lisa. Pamiętam, że właśnie powiedziałem: Marek, no wiesz, po co masz tam, prawda, w tym Ateneum, kiedy już tak nie za bardzo się to układało, żeby tutaj przyjść. Gustaw z otwartymi ramionami go przyjął, Jarocki. Przypomnijmy, że to była reżyseria Jerzego Rackiego, z którym... za sobą mieli lata, tak. No, współpracy niezłej.
Choć przyznam się, że ja Marka zawsze wolałam w tych takich odlżonych rolach. Mhm. Ja wiem, że sztandarowa jest matka, i każdy zawsze mówi o matce, a ja na przykład mówię o innych rolach, mhm. gdzie był łagodniejszy. Mhm. Na przykład Fernando Krab napisał do mnie ten list. Telewizyjny spektakl. Dorsta, tak. Przepiękna rola Marka, bardzo dojrzała i taka właśnie inna, pokazująca go zupełnie innej strony. Bo tak przyznam się, że go reżyserzy tak troszkę wykorzystywali. Mm-hmm. Wiedzieli, że jest tym dobry, to tak to bywa. Tak, jak ktoś się gdzieś pokaże, a to ten, a to on tak, a wariata to on może. Tak. No właśnie, to jest takie zaszufladkowywanie. Ale był dobry i tu, także... No i właśnie Lirem się to zaczęło, a myśmy równocześnie na dużej scenie grali już Kubusia Fatalistę, a oni próbowali tu, w sali Zatorskiego, Lira. Mhm. Tekstowe jeszcze były próby. I pamiętam, że jak myśmy kończyli takim pięknym songiem Staszka Radwana na takim dekreszczędzie muzycznym, to taka grupa na drugim balkonie stała, Jarocki, właśnie Marek i wszyscy, i tak patrzyli, bo oni byli urzeczeni Kubusiem Fatalistą. No i potem tak się zaczęło tutaj. Zdarzyło się parę razy wtedy w Teatrze Dramatycznym, że państwo zagrali, no choćby we wspomnianym Mizantropie, ale też zagrała pani w spektaklu, który Marek Walczewski wyreżyserował. Ale mówi pan... O Świętoszku. Ach, biedaczek. Tak, to było jedyny spektakl, który tutaj zaproponował mu to Gustaw Holubek. To było nieszczęśliwie tuż przed stanem wojennym. Także myśmy mieli chyba 6 czy 8 grudnia premierę, a 13 stan wojenny. Także kilka spektakli tylko zagraliśmy. No to monumentalne w ogóle przedstawienie, no też w świetnej obsadzie, jeszcze Wanda Łuczycka, panią Pernel grała, Gustaw Holubek, Gajos Orgona, Wojtek Pokora, Halina Łabonarska, Dorynę. Tak. Ja Elwirę, no tak. No taka, wie pan, no to tak, myśmy w ogóle, no te 35 lat, które spędziliśmy razem, no to tak i w życiu, i w domu, i na scenie, i to tak w sposób naturalny, choć staraliśmy się to bardzo rozdzielać, pracę od domu. Mhm. Nigdy nie przenosiliśmy spraw teatralnych do domu i odwrotnie. Mhm. Jakoś tak się udało, bo to rzadko się zdarza. A gdyby pani miała zdefiniować w jakiś sposób, tak od siebie, na czym polegał fenomen aktorstwa, sztuki aktorskiej Marka Walczewskiego? Nie odważyłabym się. No już wielkie umysły nad tym pracowały i pracują, i wiem, że jakąś pracę wielką, chyba pani Zwinogrodzka kiedyś swego czasu zaczęła na temat Marka. Wiem, że powstało wiele prac dyplomowych na temat jego aktorstwa. Był tak nietuzinkową osobą, tak niepodlegającą żadnym konkretnym ocenom, czy to tak, czy tak. No miał wiele, wiele możliwości, wiele talentów. Był, jak to mówią, one and only. Jedyny w swoim rodzaju. A to doświadczenie w wymazywaniu, bo sam państwo jeszcze zagrali. Przepiękna razem. Rola jego, przepiękna, z Padolini. Och, to była jedna scena, to on tam przez Jadzią Jankowską, prawda? Jeszcze z muzyką Malera, symfonii Malera. Piękna scena i tam jeszcze nie było widać choroby. Tak bardzo, chociaż potem już grał na słuchawki, ale jakoś tak miał w komórkach po prostu aktorstwo i to, że trzeba wyjść na scenę, że trzeba zagrać.
a potem się rozpaść, że to bardzo długo był mylący, bo potrafił się jakoś nad ludzkim wysiłkiem zmobilizować na ten krótki okres bycia na scenie. No niestety nie udało się już zarejestrować wymazywania z... No nie, wie pan, to jest straszne, bo to jeżeli są tak w ogóle, nawet jak chcę jakieś zdjęcie, to jest tak, że wszyscy się kłaniamy przy ukłonach i w ogóle nie wiadomo, kto co gra, bo nie ma tego, zwłaszcza, że to była ciemna bardzo, jak pan pamięta, scena, mało świateł i wszystkiego, także nie ma pamiątki. No ale to tak jest z ulotnością teatru, wie pan. To nie jest film, gdzie są fotosy, a poza tym no, to jest jednorazowe. Przychodzi się, przecież ja pamiętam, jak myśmy grali, bo to już to był 7-godzinny spektakl, prawda? Nieraz tak graliśmy, że jedna część jednego dnia, druga drugiego dnia, ale ja wolałam umordować się i żeby to był jeden i ludzie też tak woleli. Bo w każdego dnia człowiek jest w innym nastroju. No i to jest tak z jednego jakby, prawda? No jest to wszystko ulotne, ale nie chcę tu powtarzać banałów, ale one są prawdziwe mimo wszystko, że pamięć jednak pozostaje i choćby sam fakt, że tutaj wspominamy Marka Walczewskiego i jego zasługi dla teatru dramatycznego, no to też o czymś świadczy. No, myślę, że są wspaniali, cudowni aktorzy, ale no, myślę, że... Wie pan, wiele osób próbowało i studentów naśladować jakby styl Marka. To nie jest do podrobienia. No nie jest, tak. Nie, bo to było wszystko razem. No, albo ktoś się gimnastykuje i udaje, że jest Walczewskim, tak. Albo udaje wariata, albo coś, no nie. No tak, u niego to było organiczne po prostu, tak można powiedzieć. Otóż to. A choroba dołożyła jakby potem. Swoje. No już naprawdę ekwilibrystyką była nasza dwuosobowa sztuka Alpengriche, Turyniego, Zorze Alpejskie. No to już była naprawdę męka, bo ja nie widziałam 15 stron w prawo, czy do przodu, czy do tyłu. Musiałam tak lawirować, żeby trafiać. To już właściwie już tego nie chciałam grać. Chciałem już ostatnie pytanie zadać, bo wspominaliśmy tutaj, pani wspominała przeszłość teatru dramatycznego, ale co z tej historii, która była pani udziałem, chciałaby pani przenieść do przyszłości, przekazać aktorkom, aktorom, którzy tu grają obecnie, będą grali, no a przede wszystkim widzom, którzy tutaj przychodzą. Nie wiem, czy to jest do przekazania, ja nie mam takiego charakteru, dlaczego nie uczę w szkole teatralnej, bo proponowano mi to. Ja nie mam cierpliwości, nie jestem osobą cierpliwą, wbrew pozorom. Poza tym nie znoszę niezdolnych uczniów. Kiepsko by mieli ze mną. Ja nie wiem, czy to jest do przekazania, czy to są inne, to wszystko jest inaczej. Tak jak jest wszystko inaczej, będzie po pandemii. To już będzie inny świat. Mimo, że to rok, daj Boże, minął, wszystko jest inne, wszystko płynie i... No, ale nie ma nic... Pamięć wody, no nie wiem co. No, ale nie ma nic jakiegoś trwałego elementu. Ale to elementu. Albo, wie pan, jest się, nie wiem, profesorem, coś przekazuje się. Ja nie mam takiej potrzeby przede wszystkim być nauczycielem, coś. Ja mogę powspominać, tak jak wspominałam wśród przyjaciół, znajomych. Ja nie wiem, czy to młodych ludzi interesuje. Oni mają swoje doświadczenia, swoich idoli, wszystko jest już inne. Ja na przykład
Ja mam laptopa, wie pan, mam w domu, ale go nienawidzę. Online nienawidzę, słowa nawet nienawidzę. To jest dla mnie już nie. Już niech nie, dobrze, niech sobie teraz, wiem, że trzeba, no trzeba, prawda, nagrywamy monologi, no trzeba jakoś się w tym odnaleźć, ale no miłość moja jest gdzie indziej. Jak ja mam to przekazać komu? Jak ktoś siedzi i w komórce jest cały dzień albo w laptopie. Ja mu tego nie przekażę. Mhm. Tak jak ktoś lubi czytać książkę, prawda, w internecie, a ja wolę papierową. No. Co można przekazać? No może właśnie to. Może właśnie to, że... Każdy jest kowalem swojego życia, może coś powspominać, to się nanizuje na jakąś historię w całości, ale to można z perspektywy jakoś ocenić. No, oby to wspomnienie nie było złe. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie, za to wspomnienie. Ja nie żyjemy tylko. Bo to jest mój teatr. No właśnie, to jest pani teatr dramatyczny. Nie żyjemy tylko przeszłością. Zapraszamy na kolejne spektakle z udziałem pani Małgorzaty Niemirskiej i na nową premierę, która mamy nadzieję już niedługo w nowym roku się pojawi. Dziękuję bardzo. Ja też liczę na normalną widownię, normalny spektakl i się tego doczekamy. Tak jest. Dziękuję. Panu też.